Jak sądził już w XIX wieku psychofizjolog i filozof William James, całe życie, jak dalece ma ono określoną postać, nie jest niczym innym jak zbiorem nawyków. Potwierdza to także współczesna nauka. 7 lat temu badacze z Duke University dowiedli, że ponad 40% tego, co zwykliśmy uważać za świadome podejmowane decyzje, w rzeczywistości okazało się nawykami. Począwszy od tego, co wybieramy na swoje śniadanie, poprzez to, co robimy od razu po powrocie ze szkoły czy też pracy, jak i też ten czas, kiedy zasiadamy przed biurkiem. To wszystko to nasze nawyki. Nie inaczej jest w wielu dyscyplinach sportowych, gdzie wyrobienie sobie odpowiednich nawyków jest kluczowe w osiąganiu sukcesów. Właściwie treningi sportowe są poświęcone m.in. temu, gdyż dobre nawyki pozwalają na szybszą, a też przez to bardziej efektywną grę. Od 4 lat, 6 razy w tygodniu, uprawiam sport, który w Polsce jest dość mało popularny. Z reguły, jak ktoś go ogląda, nie znając zasad, to jedyne co myśli, to że jest to jakaś głupia forma rugby z ochraniaczami, obcisłymi spodenkami. Chodzi mi jednak o futbol amerykański. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat właśnie ten sport. Zakochałem się w tym sporcie, bo na pewno dodaje dużo adrenaliny, ale też jest to dla mnie jeden z bardziej taktycznych sportów, jakie istnieją. Każda zagrywka jest dokładnie rozrysowana i ma swoją nazwę. Tutaj widzimy na przykład zagrywkę o skromnej nazwie Drug 38, A7, Fullback M, Twins Roger. Nic dziwnego, że ktoś określił ten sport jako It's a game of chess played in real time by gladiators in suits of armor. Teraz, zanim jeszcze opowiem wam o nawykach w futbolu amerykańskim, pokrótce przedstawię wam, na czym polega właśnie ten sport. A więc, gra się na boisku mającym 100 yardów, czyli trochę mniej niż 100 metrów. Dla porównania boisko do piłki nożnej ma 110 metrów. Naprzeciwko siebie na boisku staje po 11 zawodników z każdej drużyny. Jednak każda drużyna składa się z około 60 zawodników, których dzieli się na zawodników ofensu, czyli ataku, defensu, czyli obrony i formacje specjalne. Celem gry jest przesuwanie piłki w stronę pola punktowego przeciwnika, tak aby zdobyć touchdown wchodząc w to pole. Touchdown to inaczej po polsku przyłożenie i zdobywa się za nie 6 punktów. A po każdym przyłożeniu można zdobyć podwyższenie za 1 punkt, kopiąc piłkę przez bramkę. Piłkę przesuwa się za pomocą serii zagrywek, w których może być ona albo rzucona przez rozgrywającego do skrzydłowego, albo podana prosto do biegacza, który po prostu z nią biegnie. Atak musi przesunąć piłkę minimum 10 yardów, czyli około 10 metrów, w ciągu 4 zagrywek, tak aby utrzymać posiadanie piłki i otrzymać kolejne 4 zagrywki na przejście 10 yardów i tak dopóki nie dostaną się do pola punktowego przeciwnika. Jeżeli jednak obrona zatrzyma atak w przejściu tych 10 yardów w ciągu 4 prób, wchodzą formacje specjalne, w których kopacz musi albo jak najdalej odkopnąć piłkę do przeciwnika, lub jeżeli atak zaszedł wystarczająco daleko, mogą kopnąć piłkę przez słupki za 3 punkty. Po 4 kwartach, po 15 minut, drużyna, która zdobyła więcej punktów, wygrywa. A teraz trochę o nawykach. Każdy nawyk, począwszy od tych prostych jak mycie zębów, chodzenie czy czytanie, poprzez te bardziej skomplikowane jak prowadzenie auta, czy prowadzenie rozmowy, albo gra w szachy, korzysta z czegoś, co nazywamy pętlą nawyku. Można powiedzieć, że jest to schemat każdego naszego działania. Każda ta pętla składa się z 3 elementów. Po pierwsze, wskazówki, czyli czegoś, co wskazówki lub też impulsu, który przypomina nam o nawykowym działaniu. Na przykład leżące na stole paprykowe chipsy. Dalej jest zwyczaj, czyli coś, czego się podejmujemy, gdy wydarzy się impuls. Czyli na przykład sięgamy do paczki paprykowego chipsa. A na końcu jest nagroda, czyli coś, czego się spodziewamy i co otrzymujemy. Czyli na przykład czujemy się lepiej, gdyż czujemy smak paprykowego chipsa w buzi. Jak to przełożyć na sport? Jestem rozgrywającym, więc jak wcześniej usłyszeliście, rzucam piłką. Gdy dostaję piłkę na boisku, mam jakieś 2-3 sekundy, zanim zostanę powalony przez ważących około 50 kg więcej przeciwników. W tym sporcie nie ma czasu na zastanawianie się, więc jak rozgrywający muszę wyrobić sobie nawyk, że rzucam piłkę tylko do zawodników, którzy nie są otoczeni przez obronę. Czyli moją wskazówką jest otwarty zawodnik, po czym przychodzi nawyk, czyli rzut do tego zawodnika, a nagrodą jest złapana piłka. A wiadomo, złapana piłka prowadzi do przesuwania się w stronę pola punktowego, co prowadzi do więcej punktów, a im więcej punktów, to oznacza wygraną grę. Innym nawykiem może być sam rzut. Mój trener ze Stanów zawsze mi powtarzał: don't aim it, just throw it. Co jest prawdziwe, gdyż właściwie na boisku nie mam czasu na celowanie,
ale wiem, że cel nie rzucę, gdyż na treningach oddaję setki rzutów i rzut tam, gdzie chcę, wchodzi mi w nawyk i robię to właściwie nie myśląc. Ten nawyk można też odnieść do wielu innych sportów, jak koszykówka czy piłka ręczna. Niektóre nawyki są jednak bardziej subtelne. Wskazówką może być na przykład kolor końcówek palców liniowych ataków, czyli zawodników, których głównym zadaniem jest się przepychać. Przyjmują oni taką postawę i jeżeli kolor końcówek ich palców jest biały, to znaczy, że raczej pójdą w przód, to znaczy, że masa ich ciała jest właśnie postawiona na tych palcach i że raczej pójdą w przód. Obrona na tej postawie może wnioskować, że atak nie będzie rzucać piłką, a raczej będzie z nią biec. Z drugiej jednak strony, jeżeli palce nie są białe, to oznacza, że masa ciała tych zawodników jest bardziej wycentrowana i to też oznacza, że raczej pójdą w tył. Na tej podstawie obrona może wnioskować, że atak nie będzie biec piłką, ale raczej będzie rzucać. A to daje bardzo dużą przewagę obronie, gdyż już mniej więcej wie, co atak będzie robić. Tak to się prezentuje w sporcie, a teraz weźmy przykład z życia. Wyobraźcie sobie jakiegoś ucznia. Wraca on do domu ze szkoły i zasiada przed komputerem. Nie za bardzo mu się podoba to, w jaki sposób on spędza swój wolny czas, ale też nie ma pomysłu, jak mógłby zmienić on twój stary, zły nawyk. Charles Duhigg w swoim bestsellerze pod tytułem Siła nawyku proponuje. Zidentyfikuj składowe własnej pętli, czyli najpierw sam nawyk, na przykład zasiadanie przed komputerem. Dalej odnajdź nagrodę, która napędza twój nawyk. Może w tym przypadku nagrodą jest chęć wypoczynku, skontaktowanie się ze znajomymi przez media społecznościowe, czy może wygrana gra, a może pobycie w samotności. Następnie wyizoluj wskazówkę, która pobudza się do wykonania zwyczaju. Większość nawyków działa już tak długo, że ludzie praktycznie zapominają o wywołujących je impulsach. Większość impulsów można zaliczyć do jednej z pięciu kategorii, którymi są kolejno. Czas, lokalizacja, stan emocjonalny, inni ludzie, czy też bezpośrednio poprzedzające wydarzenie. Może w tym przypadku wskazówką jest moment wejścia do domu, czyli lokalizacja, lub też czas, czyli godzina. A na koniec miej plan. Można dokonać zmiany na lepszy nawyk poprzez zaplanowanie prostej wskazówki i ustalenie zwyczaju, który dostarczy ci pożądanej nagrody. Czyli jeżeli chcesz na przykład zacząć codziennie biegać, kluczowe będzie zaplanowanie prostej wskazówki, jak powrót do domu ze szkoły, czy też widok butów sportowych w przedpokoju. Dalej, prostej nagrody, jak przypływ endorfin podczas biegu, czy poczucie spełnienia podczas zapisywania swoich osiągnięć, czy też widok swojej sylwetki w lustrze. Jednak ta sama wskazówka i nagroda nie wystarczą. Żeby nawyk się utrzymał, mózg musi zacząć oczekiwać nagrody, czyli tego poczucia endorfin, czy poczucia spełnienia. Dopiero wtedy wiązanie sznurówek po każdym powrocie ze szkoły się zautomatyzuje. Jak mawiał Arystoteles, jesteśmy tym, co powtarzamy. Pytanie brzmi, czy to, co codziennie zwykliśmy powtarzać, jest tym, czego w rzeczywistości chcemy? Jeżeli nie, przyjrzyjmy się swoim nawykom. Jeżeli chcemy dokonać zmian na lepsze, użyjmy zamiast siły woli, siłę nawyku. Dziękuję.